Dzień dobry, witam serdecznie. Moje nazwisko Krzysztof Sikora. Witam Państwa dzisiaj w dniu 15 stycznia 2023 roku. Dlaczego ta data jest taka ważna? No dlatego, że w dniu dzisiejszym powstał ruch społeczny powiatu trzebnickiego. Razem możemy więcej dla społeczeństwa. Taki przekaz z moją szanowną małżonką, że razem możemy więcej dla całego społeczeństwa. Co to jest za ruch? Dlaczego powstał? Po co? Bardzo dobre pytania. Podstawowe pytania. Każdy, kto nas zobaczy, zada takie pytanie. Czego oni chcą? Proszę Państwa, sprawa jest dość prosta. Jak wiecie, już z żoną jesteśmy rodziną zastępczą. Od kilku lat zmagamy się z różnymi sytuacjami nieprzyjaznymi dla nas, choć wydawało nam się, gdy zaczynaliśmy tą misję, że praca, którą wkładamy, wysiłek jest potrzebny społeczeństwu, jest potrzebny dla lokalnej społeczności. No jak widać z doświadczeń, które mamy, przez tyle lat nie dostaliśmy żadnego wsparcia. Ale my nawet nie dlatego o tym mówimy, że byliśmy roszczeniowi, że oczekiwaliśmy wsparcia, wręcz przeciwnie. My dawaliśmy bardzo dużo od siebie. Moja żona prowadziła i prowadzi nadal oczywiście grupę cheerleaderek z Siemianic. Proszę Państwa, robiliśmy rowerowe masy krytyczne, pikniki charytatywne bożonarodzeniowe. No, telewizja, w której w tej chwili nadajemy, jest jednym z takich naszych inicjatyw społecznych. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich inicjatyw społecznych było za darmo. Nie braliśmy od nikogo żadnych pisowych, żadnych opłat manipulacyjnych, żadnych kosztów. Robiliśmy to dla idei, bezinteresownie, społecznie. No i to jest odpowiedź na to pytanie. Dlaczego powstał ruch społeczny? Ruch społeczny powiatu trzebnickiego. Razem możemy więcej. Ten ruch jest właśnie po to, żebyś my, suweren, na bazie niezadowolenia społecznego, sprzeciwu społecznego, mogli egzekwować to, co się nam należy. Jesteśmy suwerenem. Wszystko, co nas tu otacza, jest nasze. Nie burmistrza, nie zarządu powiatu trzebnickiego, nie rady Trzebnicy. To jest nasze, suwerena. Ci, którzy dzisiaj nami rządzą, ci, którzy tak się mocno lansują na różnego rodzaju portalach społecznościowych, którzy uzurpują sobie prawo do chwalenia się z wykonania drogi, szkoły i tak dalej. Czy ci ludzie rzucili choć raz łopatą? Czy ci ludzie przenieśli choć jedną cegłę? Czy oni zrobili projekt? Czy oni pozyskali pieniądze na to? Nie, to wszystko zrobili za nich inni. Inni ciężko pracując dokonali tych spektakularnych osiągnięć. Wszystko, co nas otacza, to są nasze osiągnięcia, nie ich. To oni na Facebookach chwalą się z sukcesów, uzurpują sobie prawo do naszych sukcesów. Ale to nie my mamy po 5 mieszkań, po 10 mieszkań na babcie, wujkę, dziadka. My walczymy o to, żeby nasze dzieci, my nie jesteśmy biologicznymi rodzicami, żeby te dzieci miały gdzie mieszkać. Nie możemy nawet tego domu kupić, bo nas na to nie stać. A dlaczego? Ponieważ jest nieuczciwy podział tego tortu, waszego tortu. Ludzie, to jest wasz tort, wasz, nasz, nie ich. Oni sobie tylko uzurpują prawo do tego. Ale to wszystko jest nasze. My musimy wreszcie nauczyć się egzekwować to, co nam się należy, to, co jest nasze. Nie pozwolić na to, żeby cały majątek społeczny został przywłaszczony przez jedną grupę. Musimy o to walczyć. Oni tego za nas nie zrobią z całą pewnością. Wczoraj rozmawialiśmy z wieloma radnymi z naszego powiatu. Serdecznie wszystkich zapraszamy, bez względu na to, z jakiej opcji politycznej są lub czy są niezależni. Dlaczego? Ponieważ naszym celem nie jest partia polityczna, nie jest skok na kasę, nie jest zajęcie stanowisk, wręcz przeciwnie. My chcemy, żebyście wy, społeczeństwo, mogli w jednostkach samorządowych
ze względu na posiadane kwalifikacje pracować, żeby w jednostkach samorządu pracowały ludzie, którzy mają kompetencje, którzy nadają się do tej pracy, a nie z klucza politycznego. Dlatego postanowiliśmy założyć ruch społeczny, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich. Już od przyszłego miesiąca, od 15 lutego, będziemy mieli swoją siedzibę, w której będziemy mogli Państwa przyjmować. Do tego czasu będziemy budować nasze struktury, w których mile widziani są wszyscy radni opozycyjni, niezależni, ale również ci, którzy dzisiaj rządzą w innych strukturach. Ci, którzy mają dużo energii społecznej, którzy chcą coś zrobić dobrego dla społeczeństwa, a w swoich partiach, w swoich strukturach po prostu się duszą. Nawet gdy będą chcieli pozostać w tych strukturach, z wiadomych względów, chodzi o pieniądze. Zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas musi zarabiać, chociaż my do tej pory, tak jak wspominałem, wszystkie nasze społeczne inicjatywy robiliśmy za darmo. My nawet nie chcieliśmy nic od rządzących, wręcz przeciwnie. Robiliśmy to za własne pieniądze. Oni nie potrafili tego docenić. Dlaczego? Bo po prostu byliśmy dobrzy w tym, co robimy. A jak ktoś jest dobry, to jest u nich solą w oku. Dzisiaj z uwagi na nas sprzeciw społeczny, do którego mamy prawo, przerzucamy swoje umiejętności, swój czas, swoje fundusze na to, żeby powstał ruch społeczny. Dopiero jak uporządkujemy sprawy w naszym powiecie, co niewątpliwie zrobimy, wówczas będziemy zajmować się sprawami społecznymi, sprawami suwerena, dzieci, młodzieży, inicjatywami różnymi. Na tą chwilę naszą uwagę skupiamy na powstaniu tego ruchu społecznego i od razu dementuję wszelkie plotki. Nie zamierzam w nim zajmować żadnych stanowisk, nie będę kandydował do żadnej instytucji państwowej, nigdzie tam też nie zamierzam pracować. Będziemy robić nadal to, co robimy. Oczywiście celem naszym dzisiaj jest wykreowanie naszych przedstawicieli, naszych liderów, którzy będą załatwiać państwa sprawy. Tu chodzi tylko i wyłącznie o interakcję między nami a wami, społeczeństwem, bo tamci waszych spraw nie załatwią, nie załatwiają. Naszych też nie załatwili, dlatego my to zorganizowaliśmy. Gdyby oni dobrze rządzili i załatwiali nasze problemy, dzisiaj byśmy nie tworzyli żadnego ruchu społecznego, bo nie miałby on w zasadzie racji bytu. Niestety, jak widzicie, dzieje się źle. To już chyba nie tylko w naszym powiecie. To jest problem chyba nie tylko Polski, tylko jak widać już z całej Europy, może świata. Cały świat polega na pewnego rodzaju historycznej paraboli. Ci, którzy się dorywają do władzy, zaciskają nam tak pasa, aż dochodzi do pewnego kulminacyjnego momentu, gdzie ludzie nie potrafią już dłużej tego wytrzymać i następuje bunt. Po tym bucie jest oczywiście sytuacja oczyszczona, też na jakiś czas. Później znowu ktoś dochodzi do władzy. I taka parabola od wielu set lat ma miejsce w naszej cywilizacji. Niemniej jednak dzisiaj jest właśnie taki czas. Dzisiaj ci ludzie, myślę, że na tym zakończę wprowadzenie jako organizator do ruchu społecznego powiatu trzebnickiego. Razem możemy więcej dla społeczeństwa. Będziemy nadawać w każdą środę i w każdą niedzielę. W środę będzie teleekspres polityczny, a w niedzielę będą nasze luźne rozmowy polityczne. Oczywiście, jeżeli się okaże, że w trakcie naszej działalności będzie większa potrzeba, to będziemy częściej nadawać. To wszystko dla Was i dzięki Wam, dzięki temu, że nas oglądacie. Popierajcie nas, wyjdźcie z krzaków, przyjdźcie do nas, piszcie do nas, udostępniajcie nas, lajkujcie nas. Pozdrawiam.